Witam serdecznie. Przemek z Motokontrolera. Kłaniam się. W dzisiejszym odcinku, co prawda już nieprodukowany, a ostatni jaki zjechał z taśmy produkcyjnej, było to 10 lipca 2019 roku. To egzemplarz w wersji z zamkniętym nadwoziem, pokryty niebieskim lakierem o nazwie Denim Blue. Trafił on do lokalnego muzeum a dwa powstałe przed nim egzemplarze, pokryte czerwonym lakierem i wykończone pikowaną tapicerką, trafiły do kolekcji historycznych pojazdów Volkswagen Ameryka. Dla zorientowanych pewnie już wiadomo, że mówię o modelu Beetle. Wybrany przez naszego klienta pojazd pochodzi z początku, czyli z 2012 roku. I jest wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 1200 cm z serii TSI, tutaj w wariancie mocy 105 koni mechanicznych. Silniki TSI owiane złą sławą, ze względu na liczne problemy związane z ze zużyciem oleju, problemy z łańcuszkami rozrządu, czy dziurawymi lub też pękającymi tłokami. Jednak z mojego doświadczenia, jeśli użytkownik wymienia olej. Zdecydowanie częściej niż zaleca tego producent. Większość problemów nie występuje, jednak przy zakupie używanego egzemplarza warto dokładnie sprawdzić jednostkę napędową, gdyż naprawy są dosyć kosztowne. Nasze auto jak dotąd przejechało 77 tysięcy km, a treść ogłoszenia brzmi samochód zadbany. Mały przebieg, ładny kolor i piękne felgi. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny. Całość została wyceniona na kwotę 34 900 zł. A muszę przyznać, że zdjęcie auto wygląda naprawdę obiecująco. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Jak wypadły oględziny? Już opowiadam. Moje pierwsze wrażenie: auto wygląda świeżo. Sprzedającym jest osoba prywatna. Beetle był używany przez córkę, teraz już nie jest potrzebny, trafia na sprzedaż. Oględziny nadwozia ujawniły, że pojazd miał przygodę przedniej części nadwozia. Lakierowane były dwa przednie błotniki. Pokrywa silnika, przedni zderzak o czym sprzedający wiedział. Niestety nie posiada dokumentacji zdjęciowej tych uszkodzeń. Jednak przed zakupem sprawdził auto gruntownie w autoryzowanej stacji obsługi i uzyskał od nich informację, że uszkodzenia tego auta były powierzchowne, dlatego też zdecydował się na zakup tego egzemplarza. W dalszej części wrócimy jeszcze do tego tematu. Następnie kontrola szyb wykazała, że przednia, czołowa szyba była wymieniona również i znacznik roku to 2017. Co dalej, jeśli chodzi o wnętrze, to wygląda ono adekwatnie do przebiegu autka. Jest czyste, nie posiada uszkodzeń. I, jak dla mnie, co jest ważne, jest fajnie skonfigurowane. Zresztą zerknijcie sami, jak to wyglądało. E, przyciemnione tylne szyby, e, czarna podsufitka, dodatkowe wskaźniki na desce rozdzielczej, e, czy duża jednostka multimedialna, plus e, lakierowane w kolorze nadwozia elementy kokpitu, wyglądają naprawdę efektownie. Dalej skupiłem się na weryfikacji komory silnika. I oczywiście samego układu napędowego. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy, jest informacja o przeprowadzonych czynnościach serwisowych, a odpalenie zimnego silnika przebiegło bez niepokojących odgłosów. Silnik pracował równo, cicho, bez żadnych zastrzeżeń. Niestety, inna sprawa nie daje mi spokoju. Już wcześniej, podczas pomiarów powłoki lakierniczej, Elementów konstrukcyjnych moją uwagę zwróciły przednie boczne fartuchy oraz przednia lewa podłużnica. Pomiary wskazywały, że były powtórnie lakierowane, ale dopiero kiedy Volkswagen trafił na stację kontroli pojazdów i mogłem zobaczyć go od spodu, moje obawy potwierdziły się, że uszkodzenia jednak były dużo bardziej rozległe. Auto przeszło naprawę blacharską, podczas której naciągane i prostowane były elementy konstrukcyjne pojazdu. Zresztą, zerknijcie sami. Uszkodzenia Bitla e, okazują się no, dużo poważniejsze niż wydawało się to na początku. E, kiedy dodamy do tego wymienioną przednią szybę, e, to zaczyna nam się to układać e, no, w jedną całość e, dosyć mocny wypadek przednią częścią nadwozia. No, trudno. No, tak, tak to wypadło. Dodatkowo zaniepokoiła mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie mocno posunięta korozja podwozia. Była ona widoczna na elementach samego nadwozia, zawieszenia. Proszę, jak to wygląda. Tylna belka pod zderzakiem, tylne zawieszenie. I tak z drugiej strony, oglądam sporo aut różnych marek, jednak to, co ostatnio spotykam w pojazdach tej grupy, i mówię tutaj, że tak powiem, z wielkim smutkiem, to ogromny spadek jakości. Inni producenci wyglądają dużo lepiej. Co by nie powiedzieć, że o niebo lepiej. Na koniec. Reakcja sprzedającego na moje spostrzeżenia e, co do bezspornej naprawy elementów konstrukcyjnych auta. E, po raz kolejny próbowano nakłonić mnie do niepoinformowania o tym fakcie naszego klienta, e, ja po raz kolejny pozostawiam to bez komentarza. E, za to nasz klient otrzymał szczegółową i rzetelną informację o tym egzemplarzu VW Bitla. O jego plusach i, i dużych minusach. Słuchajcie, dla zainteresowanych istnieje możliwość na naszej stronie www.motocontroller.com w zakładce historia pojazdu powin sprawdzić za darmo, czy auto, które chcesz kupić, miało jakąś szkodę. Dobra, to sprawdzamy naszego VW Bitla. Wpisuję VIN i o, proszę. Jest informacja. Szkoda z dnia 24 stycznia 2019 roku zarejestrowana w kraju Niemcy. O, i proszę bardzo, wstępne koszty naprawy: 18-19 tysięcy euro. Czyli potwierdzają się nasze przypuszczenia, to co obejrzeliśmy pod spodem, autko miało sporą szkodę przedniej części nadwozia. Ja ze swojej strony nie polecam tego samochodu ta z pozoru niewielka naprawa okazała się dużo większa co ma bezpośrednie przełożenie na poziom bezpieczeństwa biernego oraz na wartość rezydualną danego pojazdu niestety kolejne autko z burzliwą historią którą odkrywamy dla naszych klientów podczas weryfikacji na tym kończę pamiętajcie proszę o zasubskrybowaniu naszego kanału a jeśli odcinek ym, się podobał, to poproszę o łapkę w górę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!